Es doloroso terminar con alguien. Nawet rozstanie z osobą, której uczuć nie odwzajemniałeś, boli. Lepsze to od udawania, że coś czujesz, bo w ten sposób ranisz bardziej. Pilar, musimy pogadać. Nie chcę. Posłuchaj, zostaw mnie. Tylko mnie wysłuchaj. Twój tata właśnie rozmawia z moim wujkiem. Chcą mnie wylać. Dobrze robią. Jeśli wylecę, poślą mnie do szkoły wojskowej w Stanach. Nie chcę tam jechać. Poproś Wiko o pomoc. To jej wina. Wiesz, jaka jest. Rozpala chłopaków, a potem udaje niewiniotko. Wszyscy tak mówią. Zaprzyjaźniła się z tobą, żeby wyciągnąć informacje. Wykorzystała je, zostawiając na mnie pułapkę. Chcę, żebym cię stracił. I osiągnie swój cel. Nie rozumiem, co się stało. Myślałem, że będziesz podskakiwał z radości, a ty masz minę, jakbyś miał rodzić. Było idealnie. Wstali o tak. I Giovanni powiedział: cześć, Mia. A Mia nagle odeszła, zniknęła bez śladu. To ty miałeś nas pocieszać. Przynajmniej powinieneś nam przedstawić jakąś kuzynkę. Nie zaczynaj. Czyżbyś nas zawiódł? Nie, ale do niczego nie doszło. Z takimi dziewczynami jak Paola trzeba ostrożnie. Trzeba nad wszystkim panować. Byliśmy tam, nie kłam. Przepraszam. Paola. Ja też za tobą tęsknię. Jutro u ciebie. Panie i panowie, dzisiaj, wieczorem, oto zwycięzca ostatniej bitwy. Tomas, nie właź z butami na łóżko, to francuski materac. Wygląda jak inny, ale jest francuski. Ja zrozum. Czekaj. Twój ojciec czuje się fatalnie, a ona jest załamana. Ona mnie nie obchodzi. Mój ojciec wybrał... Co robisz? Tata wybrał mamę. Wstawaj. Nie. Co ta kobieta robi w moim domu? To przeznaczenie. Pewnie tak musiało być już. Nie wtrącaj się. Mam w nosie przeznaczenie. Wyłaź z mojego łóżka. Co? Nic. Dlaczego... Dlaczego dzwonisz? Nie wierzę ci. Wczoraj Miguel nie spał w szkole, a ja nie mam telefonu do jego mamy. Mam ci pomóc znaleźć narzeczonego, Julieta? Wiesz coś o Miguelu? Jest tu. I to w bieliźnie. Miguel, ubierz się. Ciekawe, czy się do ciebie odezwie. Odłożyła słuchawkę. Przykro mi. Co tu robisz? Idę po twojego brata. I chcę się w to ubrać. Nie martw się, zostanę tu 3 minuty.
Entonces sigue sin escuchar. Potem nie narzekaj, że cię nie uprzedziłam. Nie chcę cię słuchać. Mówię to w dobrej wierze. Nie szkodzi. Mojemu bratu coś się pomieszało w głowie. Nie wie nawet, kim jest. Odkąd tata odszedł z domu, stał się egoistą. Jest nieznośny. Augusto cię skrzywdzi, jak wszystkie swoje narzeczone. Nie wierzę. Zajmij się sobą i daj mi spokój. Przestań się złościć. Troszczę się o ciebie. Mia. Uspokój się. Wyjdę po Augusta na lotnisko, a potem do ciebie wpadnę. Też cię lubię. Coś się stało mi? Nie twoja sprawa. Pogadamy? Potem. Teraz muszę się uczyć. Tylko chwilkę. Naprawdę muszę się uczyć. Filozofia. Pomogę ci. Chcę z tobą porozmawiać. Puść mnie. To pilne. O czym mamy rozmawiać? O tym, że nocowałeś u mnie w bieliźnie? Ona wymyśliła to o bieliźnie. Owszem, nocowałem u niej, ale nie z nią. Fizycznie byłem w domu Colucci'ego, bo pracuję dla ojca Mii. Nie denerwuj się. Niepotrzebnie przejmujesz się tym, co ona powiedziała. Jej wierzysz, a w moje słowa wątpisz? Daj mi szansę. Rozumiesz? Tak. Ona ci się podoba? Skądże? Poważnie? Tak. Wybaczysz ten show, który urządziłam? Tak. Dziękuję. Co robisz z tym stypendystą? Nie wtrącaj się. Nie szkodzi. Masz coś przeciwko stypendystom? Odpowiedz. Jeśli chcesz kłopotów, proszę bardzo. Będziecie się tu bić? Dosyć. Masz rację. Nic się nie stanie. Żegnaj, stypendysto. Chodźmy stąd. Już wiem, dlaczego Julieta cię rzuciła. Zacznij się uczyć, bo odbiorą ci stypendium. Przynajmniej mam kogoś. Nie jestem sam. Ucz się. Fajnie. O czym ty mówisz? Usadziłeś tego prowincjusza. Wyobraża sobie, że może mieć najlepsze dziewczyny ze szkoły. Chętnie dałbym mu popalić. Nie jesteś taki głupi, jak mówię. Coś wam powiem w zaufaniu. Mój brat był w loży. I był tam niewiele kim. Nawet nie wiesz, co robił stypendystą. Skąd wiesz? Mamy kontakty. Wiemy też, że miejsce w loży się dziedziczy. Więc ty już w niej jesteś. Trzeba to sprawdzić. Z kim mam pogadać? Naprawdę chcesz wstąpić do loży? Jeśli nie możesz przyjść, to nie szkodzi. Wybacz mi, jutro cię odwiedzę. Załatwiłaś sprawy z ojcem? Nie ma go. Pewnie odwozi Walerię do domu. Jest miły, ale nie wybaczę mu. Odpuść sobie. I tak się pogodzicie. Co twój ojciec?